Witam Państwa w pogodzie. Atakuje nas niż. Dudley się nazywa. Ale w polityce ciągle zwyżka. Ważny dzień, środa dla wszystkich stwierdzeń dotyczących praworządności i wypłaty pieniędzy, stwierdzeń trybunałów. Decyduje Europa, decyduje Polska. Zobaczymy, jakie będą efekty. Cały czas politycy są przed decyzją w sprawie sejmowej komisji dotyczącej Pegasusa, ale komisja senacka gromadzi coraz więcej faktów, dzieje się w polityce i pewnie podnosi nam to wszystkim ciśnienie. O tym właśnie będę rozmawiać z moim gościem już za chwilę, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Dzień dobry pani senator, pani marszałek. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Polska Partia Socjalistyczna, dodam jeszcze. Koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Jestem obecnie bezpartyjna. Pani marszałek, czym się skończy konfrontacja trybunałów? O 9:00 obrady zaczynają się w Polsce, o 9:30 zaczynają się w Unii Europejskiej. Czym to się skończy? No przede wszystkim to nie jest żadna konfrontacja trybunałów. Jest bardzo źle postawiony tutaj ciężar gatunkowy, dlatego że Trybunał Julii Przyłębskiej jakby no, chyba w sposób zamierzony ustalił rozprawę właśnie na dzisiaj, kiedy ważą się losy polskich pieniędzy, kiedy TSUE wyda wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości i jeżeli podzieli zdanie rzecznika generalnego, no to niestety Komisja Europejska będzie mogła zawiesić Polsce i Węgrom unijne dotacje, a przypominam, że to nie chodzi tylko o pieniądze z Funduszu Odbudowy, ale również ponad 100 miliardów euro z wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Ja powiedziałam niestety, dlatego że to jest bardzo smutny dzień dla Polski i to jest bardzo smutny dzień dla mnie jako Europejki, Polki, która do dziś pamięta dzień, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Wydawało mi się wówczas, w 2004 roku, że to zapewni nam gwarancję, że nasz kraj na zawsze będzie praworządny, że żaden człowiek u władzy, który nie zgadza się z tym, żaden dyktator, żaden autokrata nie będzie mógł zmienić tego właśnie, że Polska będzie musiała przestrzegać wartości, przestrzegać reguł. Ja przypominam, że to są te wartości, o które nasi rodzice, ale też my, akurat ja mogę o sobie też powiedzieć, w młodości walczyliśmy. To, do czego zmierzaliśmy, to, do czego, o czym marzyliśmy po 1989 roku, żeby stać się członkiem wspólnoty europejskiej. I to nie chodziło wcale tylko o środki unijne. Głównie chodziło o wspólnotę wartości, chodziło o wartości zachodniej cywilizacji, a nie tej wschodniej satrapii, w której niestety, w której szponach tkwiliśmy do 1989 roku. Pani marszałek, ale czy to znaczy, że pani w pewien sposób przesądza sprawę? Bo ja powiedziałam o konfrontacji i będę się jednak upierała, ponieważ niezależnie od tego, jak ocenimy legitymację Trybunału Konstytucyjnego prowadzonego przez Julię Przyłębską, to fakt pozostaje faktem, że dla legislatywy i dla władzy wykonawczej, to właśnie orzeczenie tego Trybunału będzie podstawą do dalszych działań. Być może pretekstem, być może usprawiedliwieniem. Tak jednak jest. Czy pani sądzi, że nasze państwo, takie jakie jest, będzie szło tą drogą, o której pani mówi, czyli drogą oddalającą nas od Unii i od koncepcji praworządności zawartej w traktatach? Pani redaktor, jeżeli ktoś nie widzi tego, że my od 6 lat idziemy tą drogą, no to znaczy, że albo zamyka oczy i nie chce widzieć, albo jest niestety pozbawiony zmysłu wzroku. Ja dlaczego mówię, ja celowo mówię
przede wszystkim, że to położyłam nacisk na Trybunał Unijny, dlatego że to Komisja Europejska i czyli państwa Unii Europejskiej, bo przecież ten wyrok nie bierze się znikąd, to państwa, pozostałe państwa jakby wymogły kwestię przede wszystkim zamrożenia Polsce funduszy ze środków Funduszu Odbudowy, no a teraz kwestia Trybunału, i to pamiętajmy, że to jest nie pierwsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tych orzeczeń już jest cały szereg, w związku z czym to, co zdarzy się w Polsce, to faktycznie pani dobrze powiedziała, to będzie pretekstem i celowo ten dzień został wybrany na dzisiejszy. Oczywiście ten wyrok dla mnie to nie będzie wyrok, dlatego że to będzie pełny skład Trybunału Przyłębskiej i tak go będę nazywała, dopóki on taki będzie, jaki jest. Dla mnie, dla prawniczki, to jest, nie może przejść przez gardło słowo Trybunał Konstytucyjny na określenie tego, czym się stał ten konstytucyjny organ. I generalnie oczywiście będzie to pretekst do tego, żeby w dalszym stopniu prześladować sędziów, żeby prześladować tych, którzy nie zgadzają się z polityką obecnej władzy, odchodzenia od praworządności, a jednocześnie nad którymi ta władza może uzurpować sobie, czy ma jakiś nadzór na władzę, po prostu władzę. I to jest też smutne, ale dla mnie smutnym jest to, że Polska, z takiego kraju, który był stawiany jednak za wzór w Unii Europejskiej, wzór reform, wzór dochodzenia do stanu bycia członkiem tego typu wspólnoty, ja pamiętam, jaką gigantyczną pracę wykonaliśmy w latach 90-2004. Ile musieliśmy zmienić? Musieliśmy zmienić cały nasz system prawny, żeby go dostosować do standardów świata zachodniego. I dzisiaj, tak, pani redaktor, cofamy się. Cofamy się, znaczy idziemy w objęcia Władimira Putina, cokolwiek te władze by nie mówiły, jakkolwiek by nie zasłaniały się, jakichkolwiek pokrzyków by nie wykonywały, to niestety idziemy w odmęty niepraworządności. Taka jest prawda. I oczywiście społeczeństwo może to zmienić. Społeczeństwo może to zmienić w kolejnych wyborach. Po prostu tą złą władzę odsunąć. No tak, ale są tacy politycy opozycji, którzy mówią, że afera Pegasusa, podsłuchiwania przedstawicieli opozycji, nie tylko przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, czy też organizacji pozarządowych, że to wszystko świadczy o tym, że nie ma co liczyć na uczciwe wybory. Dla mnie to brzmi, może jestem jako dziennikarka no trochę złośliwa, przyzwyczajona do różnych usprawiedliwień, które wygłaszają politycy, jako właśnie takie na wszelki wypadek stawiane usprawiedliwienie. No jeśli przegramy, to nie ze swojej winy. Pani jest członkinią Komisji Senackiej. Wysłuchuje pani tych zeznań, relacji, które są przed nią składane. Czy pani zdaniem afera Pegasusa to jest właśnie element tego dalszego odchodzenia od praworządności, czy to jest taki wypadek przy pracy, który się każdej władzy zdarzyć może? No na pewno nie jest to wypadek przy pracy. Ja najpierw odniosę się do tego, co pani powiedziała przed chwilą. To nie jest usprawiedliwienie. My właśnie dlatego chcemy wyjaśnić aferę Pegasusa, żeby uświadomić też społeczeństwu, w jaki sposób politycy posługują się takimi narzędziami. I jeszcze chciałam jedną rzecz sprostować. To nie jest afera związana z podsłuchiwaniem. Pegasus to nie jest system do podsłuchiwania, to nie jest system do nagrywania. Pegasus to jest system do całkowitej inwigilacji człowieka, ofensywny system, który potrafi nie tylko go inwigilować w najintymniejszych momentach życia prywatnego również, ale również potrafi zmieniać informacje w jego urządzeniu docelowym. On jest szczególnie dedykowany dla telefonów komórkowych. I on w tych telefonach potrafi pewne rzeczy oczywiście z tych telefonów ściągnąć wstecz do samego początku, ściągnąć również z chmury, potrafi rozszyfrować wszystkie nasze hasła, loginy, ale również potrafi nam coś do telefonu podrzucić i potrafi
ja to powiem z całą odpowiedzialnością, skraść nam tożsamość, czyli później ktoś, kto posługuje się Pegasusem i kto te informacje posiada, może z innego urządzenia, jak my robić wszystkie te rzeczy i się nie wytłumaczymy, bo można nam podrzucić różne kompromitujące materiały, na przykład zdjęcia pedofilskie, na przykład różne inne rzeczy i zanim się wytłumaczymy, to będziemy, spędzimy wiele miesięcy w odosobnieniu i nie wiadomo, czy będziemy w stanie swoją winę jakby udowodnić, że jesteśmy niewinni. Pani marszałek, proszę nie odpowiadać służbom, bo jak same na to nie wpadły, nie. To może... Ale dlaczego? Właśnie nie, dlatego ja o tym mówię głośno, po to, żeby sobie uświadomić, co się może zdarzyć, jeżeli takiego Pegasusa się nam założy. Ja myślę, że naszym służbom nie trzeba podpowiadać, one się już tak wyswobodziły i mają taką bujną wyobraźnię, że nic im nie trzeba podpowiadać. My wczoraj wysłuchiwaliśmy przedstawicieli służb specjalnych, byłego szefa CBA i byłego wiceministra spraw wewnętrznych, generała, wcześniej Pawła, nie powiedziałam nazwiska, Pawła Wojtunika i generała Adama Rapackiego. I to, co usłyszeliśmy, to jest wstrząsające, dlatego że wprost było powiedziane, że tutaj to jest nieodpowiedzialne, no padło sformułowanie, to już nie małpa z brzytwą, tylko małpa z bombą atomową. Były odniesienia do lat 2005-2007 i do tego, co pan Wojtunik zastał po 2009 roku, kiedy zastąpił w CBA panów słynnych, którzy dzisiaj tym wszystkim kierują, co jest najbardziej dla mnie wstrząsające, że ludzie, którzy zostali w pierwszej instancji skazani za nadużycie uprawnień, za właśnie wyłudzanie zgód na inwigilację, ci ludzie dwa dni po ułaskawieniu przez prezydenta zostali, czy Mariusz Kamiński został wręcz uhonorowany stanowiskiem koordynatora i dedykowanym jego po nazwisku rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów, w którym w zasadzie dostał carte blanche na te wszystkie rzeczy, za które został wcześniej skazany. No to pokazywało już wtedy, jak to państwo premiuje osoby, które naruszają prawo, ale tylko po to, żeby interes polityczny realizować. To naruszanie prawa premiowane daje zły przykład. I ja myślę, że dzisiaj zresztą cała degrengolada w wymiarze sprawiedliwości, rozbijanie tego wymiaru sprawiedliwości, przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, podporządkowanie sobie prokuratury, próba przejęcia sądów, to było domykanie tego ciągu technologicznego, żeby tą władzę zachować forever, na zawsze, a przynajmniej na dłużej nieokreślony czas i w tej władzy się zabezpieczyć. My to chcemy pokazać w komisji po to, żeby ludzie zobaczyli, jak są manipulowani, jak mogą być manipulowani. Właśnie o to chciałam zapytać, bo Komisja Senacka jest, można powiedzieć, tylko jaż komisją, nie ma uprawnień śledczych, dlatego przedstawiciele służb obecni no, mogą, choć to zapewne wbrew obyczajom parlamentarnym. No nie mogą, to nie jest kwestia obyczaju, to jest kwestia też ustaw, które dotyczą funkcjonowania rządu. Oni po prostu bezczelnie omijają prawo do czasu. No tak, ale użyła Pani słowa pokazać i to chyba jest najlepsze słowo, bo rzeczywiście komisja, jeżeli ktoś chce słuchać, pokazuje mechanizm, no ale przed nami jest decyzja o komisji właśnie śledczej, sejmowej. Chciałabym się zapytać, jak Pani ocenia szansę na jej powołanie, ponieważ ja mam wrażenie, że im więcej i dłużej się o niej mówi, tym te szanse, mimo wszelkich porozumień i zapewnień, się zmniejszają w tej kadencji. Też tak uważam, że PiS idzie na przedłużenie tej sprawy, na rozmydlenie, rozmycie, na przykrycie tej sprawy też innymi faktami. No, mamy sytuację napiętą na wschodzie. Ja oczywiście tak nie uważam, ale naprawdę tutaj trudno nie posłużyć się cytatami z maili pana ministra Dworczyka, czyli polityczne złoto, jeżeli ten konflikt na wschodzie będzie nawet w takim rozmiarze, jak obecnie przez ileś tygodni się utrzymywał, to oczywiście ma to wpływ na
sytuację, czy ta komisja powstanie, czy nie. No tam jest cały czas 50 na 50. Ja uważam, że ta komisja oczywiście powinna powstać, chociaż niestety jak patrzę na przewidywany skład tej komisji, to mam jednak obawy, czy ta kwestia zostanie wyjaśniona, a poza tym ta rozszerzone ramy czasowe tej komisji, dlatego że my w Senacie jesteśmy komisją, która jest nadzwyczajnie powołana właśnie do zbadania afery inwigilacyjnej Pegasusa, czyli masowego stosowania broni cybernetycznej wobec naszych obywateli. I takiego przypadku w naszym kraju nie było przed zakupem Pegasusa, w związku z czym nie można tego porównać do niczego, do absolutnie żadnej afery, do żadnego podsłuchiwania, nasłuchiwania. To jest po prostu inwigilacja. Inwigilacja, która, jak wczoraj zaznaczył pan Paweł Wojtunik, w 90 roku w ogóle to słowo znikło z wszystkich ustaw, dlatego że inwigilacją to było to, co SB w czasach słusznie minionych stosowało wobec opozycji. I dlatego nie, w ogóle odchodzono od tego typu zarówno nomenklatury, jak i mechanizmów. No niestety ktoś nam przypomniał, co się działo, tylko oczywiście, że w tamtych czasach nie było takich urządzeń. I pamiętajmy jeszcze o tym, że wczoraj w Unii Europejskiej inspektor ochrony danych osobowych zwrócił się do organów unijnych o to, aby używanie Pegasusa jako narzędzia do zmasowanej inwigilacji naruszających prawa, podstawowe prawa i dane osobowe jednostek było w Unii Europejskiej zabronione. I mam nadzieję, że nasza Komisja Nadzwyczajna Senacka w połączeniu z komisją, która najprawdopodobniej powstanie w Parlamencie Europejskim i przy współdziałaniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych Europejskiego spowoduje, że po zebraniu tych wszystkich informacji, danych, w jaki sposób ten system inwigiluje obywateli i narusza ich prywatność, zostanie zabroniony. Pani marszałek, a jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna, która w zasadzie, która przewija się od początku działalności naszej komisji, ale wczoraj wybrzmiała, właśnie to też było powiedziane, że FBI zrezygnowało, rozważało również zakup tego systemu, ale zrezygnowało z niego wówczas, kiedy okazało się, że nie ma pewności, że dane, które zostaną pozyskane za pomocą tego systemu, będą się znajdowały na terenie Stanów Zjednoczonych. I tu jest cały czas ta nasza wątpliwość. I ten artykuł, ja mam go cały czas przed oczami, który był wywiadem z panem profesorem Andrzejem Collem, gdzie profesor Coll powiedział, że osoby, które stosowały Pegasusa i które dopuściły do tego, żeby dane znalazły się na serwerach, które być może umieszczone są poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, najprawdopodobniej w Izraelu albo pod kontrolą Izraela i też z dostępem dla izraelskich służb, może kiedyś mieć postawiony zarzut popełnienia zbrodni szpiegostwa, czyli udostępnienia obcemu wywiadowi informacji o grożących bezpieczeństwu państwa, bo wyobraźmy sobie, że osoby... Ale czy komisja... Czy komisja się zwróci do swojej odpowiedniczki, ponieważ też komisja specjalna powstała w Izraelu, oczywiście nakierowana nie na to, co się dzieje w Polsce, ale... Zwrócimy się, jak również będziemy, jeżeli powstanie komisja w Parlamencie Europejskim, to również chcemy mieć kontakt z komisją, aby te wszystkie sprawy zbadać. Tak, słyszymy o tym, że jest ogromna afera w Izraelu, z podsłuchiwaniem również premiera, czy podsłuchiwaniem, inwigilowaniem premiera. Znaczy my wszyscy mówimy podsłuchiwanie, bo to jest pojęcie ustawowe w kontroli operacyjnej. Przyzwyczajenie takie też prawne, ale to jest inwigilacja, w związku z czym na pewno się zwrócimy i będziemy te sprawy starali się bardzo dokładnie wyjaśnić. Myślę, że przy współdziałaniu i myślę, że te komisje również będą chciały z naszych doświadczeń i z naszej wiedzy skorzystać. I pamiętajmy o tym, że naszym celem też takim głównym po wyjaśnieniu tej kwestii i sporządzeniu raportu
będzie stworzenie ram prawnych, nadzoru nad służbami i zastanowienia się, czy i w jakim sposób te służby należy kontrolować. My już pewne oczywiście założenia czy wytyczne mamy, ale no, każdy dzień prac komisji dostarcza nam nowych informacji. Bardzo dziękuję za te informacje i za tę analizę. Moim gościem była wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Dziękuję i miłego dnia. Bardzo dziękuję, miłego dnia.